Zakończyła się piękna przygoda Gresty z Pucharem Polski w futsalu. Po kapitalnym widowisku na parkiecie hali widowiskowo-sportowej w Świeciu w meczu 1/8 finału lepszy okazał się zespół LSS Team Lemborg, występujący, co warto podkreślić, w najwyższej klasie rozgrywkowej. Był to wyrównany mecz. Nie boję się tego powiedzieć, że podjęliśmy walkę z Beniaminkiem Ekstraklasy. Myślę, że wystarczy podziękować całemu zespołowi, sztabu szkoleniowemu i tak dalej, że podjęliśmy walkę i stworzyliśmy, jak zawsze, to Gresta, fajne widowisko. Byli do ogrania, no ale no niestety doświadczenie z Ekstraklasy futsalu u nich pokazało, że do końca nas przycisnęli, no i strzeli tam decydującą bramkę, jedną więcej, no i oni są dalej, a my musimy tą gorycz porażki niestety wziąć na swoje barki, ale z roku na rok jesteśmy coraz lepsi, jak widać to no, chyba na parkecie ogólnie, że potrafimy się postawić zespołowi z Ekstraklasy. Kibice ze Świecia, którzy oglądali w internecie transmisję live, mogli przecierać oczy ze zdumienia. Gresta zaczęła to spotkanie fenomenalnie. Wynik otworzył pięknym strzałem Adam Kolmajer. Goście z Lemborka jednak szybko wyrównali po golu Brazylijczyka André Luiza de Lima Silva. Na dwubramkowe prowadzenie wyszli jednak Świecianie, a to za sprawą dwóch niemalże bliźniaczych akcji, których pierwsze skrzypce grał Maciej Góra. Najpierw asystował on przy bramce Wojciecha Ernesta, a później sam wpisał się na listę strzelców po podaniu Szymona Kocieniewskiego. Mieliśmy więcej może szczęścia na początku, tak? Strzeliliśmy jedną, drugą, trzecią bramkę, wynik był 3-1. Inicjatywę wtedy przejął Lemborg, doprowadził do remisu, zeszliśmy na przerwę. No myślę, że odrobina szczęścia. Do wspomnianego remisu doprowadzili Brazylijczycy. W 14 minucie Daniela Semrała ponownie pokonał André Luiz. 3 minuty później na listę strzelców wpisał się jego rodak Lucas Bonifacio dos Santos, który dosłownie wkręcił w parkiet Mateusza Komura. Po zmianie stron błąd przytrafił się graczom Gresty. Po kontrataku w taki oto sposób swoją trzecią bramkę zdobył André Luiz. Wyrównał strzałem z dystansu Szymon Kocieniewski. Decydujący cios Greście w 37 minucie zadał jednak Mateusz Madziąg. Wybitny poziom futsalu na parkiecie świeckiej hali pokazał brazylijski duet André Luiz de Lima Silva i Lucas Bonifacio dos Santos, których zapytaliśmy o to, czy nie odczuwali presji przed spotkaniem z praktycznie nieznanym rywalem. Nie czuliśmy presji. Gramy w Ekstraklasie. Przed meczem trener powiedział nam dokładnie, co mamy zrobić. Takie mecze powinniśmy wygrywać i tak też zrobiliśmy. We won. This is the most important thing. Wojciech Pięta, trener zespołu z Lemborka, ma jednak inne zdanie co do realizacji założeń taktycznych przez swoich zawodników, zwłaszcza na początku spotkania. No chyba niezbyt poważnie wzięliśmy pod wzgląd umiejętności zespołu Świecia. Przestrzegałem przed tym, przed motywacją, przed tym meczem, przed poważnym podejściem do sprawy. Niestety tego w dzisiejszym meczu w moim zespole kompletnie nie widziałem i no, wyglądało to po prostu taka piłka halowa, nie futsalowa. A jak gracze Gresty oceniają swój występ w tym meczu? No na szczęście też jakoś nie pomogło, bo to co Góry miał mógł strzelić, mogło wpaść od poprzeczki, od słupka, no ale co oni wykorzystali, to zimną krew i oni są dalej. I tylko im pogratulować i życzyć powodzenia dalej. Można by było tutaj się przyczepić może do jednego błędu kogoś tam indywidualnego i tak dalej, ale no myślę, że Daniel Semrał też stał dzisiaj na wysokości zadania, obronił bardzo ważnych strzałów tutaj teamu Lemborg. Postawę bramkarza świeckiego zespołu chwalił także trener gości. Oglądałem ten mecz z Gniezdem, ostatni, który Gresta wygrała tutaj w pucharze, więc to był dla mnie jakiś wykładnik i te wszystkie walory, o których sobie mówiliśmy w szatni, zespół z Świecia na pewno potwierdził. Duże zaangażowanie, duża walka, świetny bramkarz, jak można powiedzieć, kilku fajnych naprawdę zawodników podjęli walkę, ale powiem tak, że to moi zawodnicy jakby dodawali butlę z tlenem zespołowi ze Świecia i stąd ten wynik był do końca, wahał się między remisem a wygraną w jedną albo w drugą stronę. Przed meczem o analizę gry przeciwnika pokusili się także Świecianie. Tak już przed meczem też obserwowałem, włączyłem sobie kilka meczy tego teamu Lemborg. No jak sami widzieliście, ten Lucas Bonifacius, ten Brazylijczyk, ten drugi, strzelił nam 3 bramki. Także no to są prawdziwi futsalowcy, tak? No my jesteśmy zawodnikiem z Trawy, gramy tutaj Stalex, mamy ograny zespół, gramy razem już kupę lat. No, tylko podziwiać takich chłopaków. Swoich kolegów z ławki dopingował Piotr Kaczkowski, który, przypomnijmy, przed meczem z KS Gniezno doznał koszmarnej kontuzji nogi. Był u nas, ogólnie też tam przechodzi jakieś zabiegi w fale czy coś, dokładnie tam nie wiem, ale już próbują mu tam z nim
z jego Achillesem tam pracować. Miejmy nadzieję, że wróci jak najszybciej, bo naprawdę to jest jedno z ważniejszych ogniw dla nas. No i niech się trzyma Piotrek i do zobaczenia niedługo. Przygoda z Pucharem Polski jest niewątpliwie doskonałym przetarciem dla Gresty przed zgłoszeniem zespołu do rozgrywek drugiej ligi. Trener Wojciech Pięta mierzył się już z najlepszymi drużynami w kraju. Zapytaliśmy, jak jego zdaniem wygląda świecki zespół na ich tle. Super hala, oczywiście mamy pandemię, więc kibice nie mogą z tej hali skorzystać, natomiast na pewno osoby związane z futsalem cieszą się, że kolejne ośrodki stawiają na futsal. Wiemy, jak to było w Lęborku, my dopiero jesteśmy 5 lat na, nazwijmy to, rynku futsalowym. Wiemy, jak to się rodziło, wiemy, ile mamy kibiców na trybunach, więc na pewno jest zapotrzebowanie. Akcja za akcję, jest to bardzo widowiskowe i no, mam nadzieję, życzę powodzenia w zawiązaniu stowarzyszenia i przystąpienia już do rozgrywek centralnych. Czapki z głów ogólnie dla chłopaków, dla całego zespołu, że ogólnie stworzyliśmy taki kolektyw i fajną drużynę, jaką jest Gresta Espak Sadowska.